Witamy wszystkich w programie Kreatywny Maluch. Witam pani Ewa, Kasia i Filip. A co my dzisiaj z tą folią bąbelkową będziemy robić? Słuchajcie, dzisiaj folia bąbelkowa, nie strzelaj, bo mnie zagłusza. Dzisiaj folia bąbelkowa pomoże nam... W malowaniu? W malowaniu, stworzyć piękny obraz. Nie wiem, co będziemy malować i... Wszystkiego się dowiesz. Słuchajcie, co nam będzie potrzebne? Strzelająca folia bąbelkowa, która nie może strzelać, bo nie będzie malowała, jak się wystrzela. Więc to wystrzelane już chowamy, odrzucamy. Farby, no i kartki papieru. Ale dzisiaj malujemy odwrotnie, nie na kartkach, ale na folii. Proszę, Filip, masz swoją folię. Kasia ma swoją folię. I ja mam swoją folię. Nie strzelamy z niej, nie strzelamy z niej. Mamy pędzelki. No i rysujemy obrazek, jaki tylko nam się podoba. Mamy farby. Proszę bardzo. Ja niebieski. Proszę bardzo. No to co, zaczynamy. Ja nie dostaję do wody. Tu masz wodę. Nie opieramy się na folii, bo strzela. Właśnie, a nie może strzelać. Muszą być bąbelki. I uwaga, co ja sobie narysuję słoneczko, bo ja lubię słońce. Ja też lubię. To też narysuj sobie słoneczko. A innego narysuj. Bierzemy dużo farby, słuchajcie, farba nam będzie dużo. O. Tak dużo? Tak, dużo farby. Ja troszkę będę więcej robiła niebieski. No i super, słuchajcie, mój obrazek można powiedzieć jest już gotowy, tak? Narysowałam, pokażę tutaj może. Jak myślicie, jest koniec pracy? Nie. No nie jest koniec, bo zabawa cała polega na tym, bo narysować obrazek, to wiecie, to na kartce mogliśmy. Ale cała zabawa polega na tym, że my teraz ten obrazek przeniesiemy sobie na białą kartkę papieru. Czary mary. Hokus pokus. Przykładamy kartkę papieru do naszej folii. Przeciągamy rękami, tak jakbyśmy chcieli ją uprasować. Ale nie możemy... Bieć bąbelki? Nie może, trochę za mocno przycisnęłam. I teraz zobaczymy, co nam zostanie. Czy nam zostanie jakiś obrazek na kartce, czy nie? Patrzcie, co ja tu mam. O, dopiero widać mój obrazek, widzicie? Czary mary, hokus pokus. Obrazek na kartce białej się pojawił. I jaki piękny jest. Teraz znowu niebieski. Filip, odbijamy już, czy jeszcze? Domyślasz się już, co robię? Nie, to jest dzień, noc. Nie, pogody. Pogody. Aha, proszę, Filipku, proszę. Mój obrazek skończony, czekamy jeszcze na dzieciaczki. I jeszcze potrzebna będzie mi błyskawica, bo to będzie burza. Dobrze. To moje burze. Boisz się burz? Nie ma co się bać. A ja się dużo ostre boję. Boisz się? Ale jak w domu jesteśmy, żebyśmy tylko się pod drzewa nie chowali. No, bo wtedy może być źle. Wtedy może być źle. I co, i Filip, jeszcze łodyżka, tak? Ja już skończyłam, mogę odbijać. Tak, proszę Kasiu, odbijaj. Poczekaj, to zostawiamy, a przyczepiamy tą kartkę. O, równo połóż, przyprasuj tak, jakbyś rękami chciała prasować, żelazkiem. No, już, kładź. Dobrze, zakryje się cały. I już Filipek też, tak? Dobrze, o, i przykładamy. Filip, poczekaj, tak równo, staramy się równo. No, myślę, że już mogę odkryć. Już, o. No, myślę, że tak. Czary mary, odkrywaj. Hokus pokus. Dzieci zobaczą pierwsze, czy nam wyszło. Wow, zobacz, wyszło. Widzisz, jak ładnie? Podoba się? Filip, a co tam u ciebie? Pokaż. Też wyszedł. Zobacz, jaki piękny. Widzisz? Wiem, co mogę zrobić teraz z moją folią. Słuchajcie, a właśnie po skończonej pracy coś wam powiem. Zdradzę wam tajemnicę. Tą folię można opłukać i zostawić sobie na następny raz. Także jest to folia wielokrotnego użytku i można bawić się dalej. Albo co można zrobić? Puszczać bąbelki. Kasia, co można zrobić? Filip, złożyć i puszczać bąbelki, czyli robić to, co lubimy najbardziej. I skończyć mogę iść? Tak. Puszczać bąbelki. Pa, pa! Pa, pa. Pa.